Cześć, ja mam na imię Dorota, a to jest mroczny, niczym jesienny wieczór, kanał Dorota's Freaks. Dzisiaj mamy już 9 dzień projektu Halloween. Jak większość z Was wie, projekt Halloween to 31 dni października, kiedy to pokazuję Wam codziennie po jednej charakteryzacji. Charakteryzacji stworzonej z pełnym sercem i zaangażowaniem, po to, żeby pokazać Wam różne możliwości. Żeby Wam pokazać kolejne moje twarze, bo wiecie, że jest ich niezliczona ilość. I tak dziś po raz kolejny zdecydowałam się zrobić postać, o którą bardzo, bardzo często prosiliście. Joker, oczywiście jak na pewno zorientowaliście się na samym początku, w wersji z filmu Suicide Squad. Czyli Joker wykreowany przez Jareda Leto. Oczywiście część z Was pewnie powie, że woli inną wersję Jokera. Według mnie każda z nich ma coś w sobie. Muszę przyznać, że ta opcja Jokerowa, mimo że film jest według mnie dość słaby, a Joker tam, jakby obecność sama Jokera w tym filmie jest tak minimalna i tak niewystarczająca, że ciężko tu w ogóle się na ten temat wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o samą warstwę wizualną, to mnie osobiście się ten Joker podoba i uważam, że ma coś w sobie. A więc wzięłam się za niego i tym razem zdecydowałam, że nie będę robić tutaj kobiecej wersji, tylko zrobię z siebie twardego, nieugiętego i nieco szalonego gangstera. Jak zwykle jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, więc śmiało piszcie, czy Wam się podoba i czy może podejmiecie się próby stworzenia Jokera na własną rękę. A może już to zrobiliście, więc oczywiście pochwalcie się swoimi pracami. Jesteście niesamowici, bo codziennie na Facebooku Dorota's Freaks pod aktualnymi postami wrzucacie zdjęcia swoich niesamowitych prac. Róbcie to dalej, a ja dalej będę pokazywać je tutaj na kanale, bo jesteście niesamowici. I oczywiście z nieustającym uśmiechem i zainteresowaniem czytam Wasze odpowiedzi na moje pytania. Wczorajsze pytanie brzmiało, co byście zrobili, gdybyście na żywo zobaczyli ducha i oto co powiedzieliście. Gdybym zobaczyła ducha, to bym od razu nagrała go na snapie, a potem uciekła. Gdybym zobaczyła ducha, przestałabym ćpać. Nie, żebym ćpała. Zaprosiłbym go na kawę. A dzisiaj przejdziemy na chwilę na tę dobrą stronę i pytanie na dziś brzmi: gdybyś mógł zostać na jeden dzień superbohaterem, to jakim i dlaczego? Piszcie oczywiście, ja najciekawsze odpowiedzi pokażę już jutro, a tymczasem zobaczcie, jak wcieliłam się w Jokera. Zacznę dzisiaj od zakrytych brwi i to zakrytych porządnie, bo Joker ma ogolone brwi, nie ma ich w ogóle. W opisie znajdziecie link do filmu, w którym o tym nieco więcej. A tymczasem nałożyłam już bardzo jasny podkład i zabieram się do konturowania. Na początek sięgam po bronzer. Konturowanie musi być w tym przypadku dosyć mocne, ale zaczynamy od bronzera, a nie od ciemnego cienia, po to, żeby zaznaczyć sobie najpierw te miejsca, które będziemy konturować. Czyli przede wszystkim bardzo mocno podkreślam kości policzkowe. I dążę do tego, żeby uzyskać takie bardzo męskie rysy. Wyraźnie konturuję też skronie, trochę delikatniej konturuję czoło i podkreślam oczodoły. To konturowanie jeszcze podkreślam czarnym cieniem. Możecie oczywiście sięgnąć nie po czarny, a na przykład po grafitowy, żeby było troszeczkę łatwiej i żebyście mieli pewność, że nie przesadzicie z ilością. W przypadku oczu robię to, co robię w bardzo wielu makijażach, czyli najpierw kładę bazę w postaci takiego czarnego cienia w sztyfcie. Robię trochę niedbałe smoky eyes, bo Joker nie ma zdecydowanie idealnego makijażu. Na dolną linię wodną i nieco do kącika wewnętrznego nakładam czerwoną kredkę do ust i rozcieram ją na dolną powiekę. Na tę kremową czarną bazę nakładam jeszcze czarny cień. Rozcieram go i oczy mamy gotowe. Następnie sięgam po bardzo jasny podkład w sztyfcie z Kriolana i podkreślam jeszcze całe konturowanie, które zrobiłam poprzez rozjaśnienie tych najjaśniejszych, najbardziej wystających miejsc. Następnie przechodzę do tatuaży.
Tutaj widzicie, że sobie tak na razie w powietrzu sprawdzam, ile miejsca zajmie mi wyraz damage, który ma Joker na czole. I tatuaże na twarzy wykonuję eyelinerem po prostu, z bardzo cienką, precyzyjną końcówką. Wszystko, co tu widzicie, widzicie w odbiciu lustrzanym, ponieważ ja do lustra nie umiem malować tak, żeby, wiecie, żebyście wy to widzieli prawidłowo. W czołówce wszystko obróciłam, żeby było jak należy. Tatuaże na ciele wykonałam już nieco inaczej. Można oczywiście to zrobić dowolną techniką, farbami wodnymi lub tłustymi. Ja użyłam takiego specyficznego pisaka do ciała, a miałam go, ponieważ dostałam go w paczce od Senjo Color, kiedy mniej więcej rok temu wygrałam konkurs właśnie tej marki. Jest to taki pisak z farbą wodną w środku, taką dosyć rzadką. No i tutaj naprawdę fajnie się sprawdził. Ma fajny kolor, taki nie jest bardzo mocno nasycony i można go fajnie kontrolować właśnie, czy malować mocno, czy bardziej delikatnie. Ale jak mówię, gdybym go nie miała, po prostu malowałabym farbą wodną. No i z makijażu zostały mi jeszcze usta. Tutaj wielkiej filozofii nie ma, po prostu czerwona kredka lub pomadka i wszystko lekko rozmazać palcem, bo nie ma idealnego makijażu Joker. Na włosy, w moim przypadku farba wodna, z powodzeniem możecie oczywiście użyć zielonego sprayu po prostu. Dla mnie ważne było to, żeby ładnie wyeksponować i podkreślić linię włosów, taką mniej więcej jak ma Jared Leto jako Joker. A myślę, że trudniej jest to uzyskać właśnie malując włosy sprayem. No i tak, założyłam soczewki, a teraz przechodzę do zębów. Nakładkę na zęby wykonałam z tak zwanego przyjaznego plastiku. To są takie granulki, jak właśnie teraz tutaj widzicie, które pod wpływem gorącej wody topią się, można je wtedy formować. I kiedy wrócą do temperatury pokojowej, to znowu robią się twarde. To znaczy ten plastik robi się twardy. A tu ja i słoik gorącej wody. Oh yeah. Wsypuję mniej więcej łyżkę polimorfu, czyli tych właśnie granulek. Czekam, aż zrobią się przeźroczyste i ostrożnie za pomocą widelca wyjmuję. Ważne jest, żeby cała gorąca woda odkapała i wtedy możemy formować plastik. I co bardzo ważne, kiedy zamierzamy przyłożyć go do zębów, miejmy pewność, że jest już naprawdę dosyć mocno ostygnięty, żeby się nie poparzyć. Zrobiłam z niego taki płaski placuszek i teraz dobrze formuję na zębach, żeby bardzo dobrze to siedziało. Kiedy jest jeszcze w miarę miękki, da się go formować, za pomocą szpatułki dociskam go do zębów, formuję ten kształt zębów, żeby był widoczny. Następnie wytnę go i gotową już nakładkę włożę jeszcze raz do gorącej wody, żeby ją po prostu wygładzić i nie było ostrych krawędzi. Ja pomalowałam moją nakładkę specjalnym srebrnym i nieco czarnym lakierem do zębów. Powtórzyłam oczywiście cały ten proces na dolne zęby również. No i mój Joker jest gotowy. Dziękuję Wam, kochani, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się również jutro i do zobaczenia, buziaki!